kierowca autobusu PKM Katowice, który ponad rok temu w centrum Katowic przejechał 19-letnią kobietę, będzie odpowiadał przed sądem za zabójstwo. To jeden z kilku zarzutów, jakie stawia mu prokuratura okręgowa w Katowicach. Przeciwko 32-letniemu mężczyźnie został skierowany do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia, zgodnie z którym odpowie on również za usiłowanie zabójstwa trzech innych osób, a także prowadzenie pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych. Jak przekazała prokuratura, zgromadzone obszerne dowody nie pozostawiają wątpliwości, że Łukasz T. działał z premedytacją, a w opinii biegłych w chwili zdarzenia był poczytalny. Kierowca w czasie zdarzenia był pod wpływem działania środków psychoaktywnych, w tym przede wszystkim tramadolu. Ten tramadol traktowany jest jako środek o charakterze psychoaktywnym, który no, z reguły stosowany jest jako środek o charakterze leczniczym, jako lek syntetyczny. Może on często stosowany jest również przez osoby dla innych celów, jako środek o takim charakterze psychoaktywnym, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i powoduje pewne zaburzenia. Mężczyzna nie przyznaje się do żadnych z zarzuconych mu czynów, a w składanych wyjaśnieniach zaprzecza, jakoby miał zażywać jakiekolwiek leki. Jak przekonuje prokuratura, tramadol wykryty w organizmie kierowcy autobusu nie był zażywany w celach leczniczych. Podczas składania wyjaśnień Łukasz T. tłumaczył, że ruszył w grupę ludzi bijących się na jezdni, bo czuł zagrożenie z ich strony. Prokuratura nie daje jednak temu wiary. Odrębne śledztwo w sprawie bójki, która poprzedziła wypadek, zostało umorzone, jednak sprawa nie jest zakończona, bo prokuratura okręgowa bada zasadność decyzji o umorzeniu. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać w ciągu kilkunastu najbliższych lat. Mówimy ma, a nie powstanie, bo takie zapewnienia politycy różnych opcji składają już od dawna. Toczy się procedura środowiskowa, to jest bardzo istotna procedura rozpoczynająca cały etap pozwoleniowy. Złożyliśmy raport środowiskowy do organu, który prowadzi procedurę, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jest to bardzo kompleksowy dokument, na który pracowaliśmy przez ostatnie lata. 4 lata badań, analiz, gdzie mamy 2 warianty opisane, przebadane. Wariant Lubiatowo-Kopalino i wariant Żarnowiec. Ostatecznie elektrownia ma powstać w Lubiatowie-Kopalino w województwie pomorskim. 3 pierwsze bloki mają mieć maksymalną moc 3755 MW. Pierwszy z nich według planów ma zostać oddany do użytku w 2033 roku, a symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod budowę ma nastąpić w 2026 roku. Program energetyczny polskiego rządu zakłada budowę łącznie 6 reaktorów. Elektrownia jądrowa nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Daje bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza w kraju, w którym no, musimy transformować energetykę, bo bloki węglowe tak czy inaczej, oczywiście chcemy opierać w dalszym ciągu naszą energetykę na węglu, tym, który jeszcze jest, ale też duża część bloków węglowych po prostu się starzeje i tak czy inaczej muszą podlegać, ten park musi podlegać wymianie. I w to miejsce powinna wejść, zgodnie z planami rządu, będzie wchodziła m.in. czy głównie energetyka jądrowa. Jak przekonywali dziś w Katowicach specjaliści podczas konferencji Atom dla samorządu, podstawowymi zaletami energetyki jądrowej są ciągła produkcja niezależnie od pogody i warunków klimatycznych oraz zeroemisyjność. Zwłaszcza to ostatnie jest szczególnie ważne w czasach ocieplenia klimatu. W naszych szerokościach geograficznych jest długa, jest ciemna i nie można podczas niej wyprodukować energii elektrycznej ze słońca, a czasami mamy okresy bezwietrzne, kiedy nie wyprodukujemy energii z wiatru. Wtedy tylko energetyka jądrowa pozwoli zaspokoić nasze potrzeby. Energetyka jądrowa wreszcie pozwala nas uniezależnić od wydobywców i producentów paliw kopalnych, takich jak Rosja, czy jak kraje związane z terroryzmem islamskim. 3 pierwsze bloki elektrowni atomowej mają produkować 15% potrzebnej w Polsce energii elektrycznej. Z kolei 6 reaktorów, których budowa jest w rządowych planach, odpowie na prawie 25% zapotrzebowania. Kursanci, którzy mieli zaplanowane egzaminy praktyczne na prawo jazdy, mogą spodziewać się, że na sprawdzenie swoich umiejętności będą musieli poczekać dłużej. Od poniedziałku egzaminy są odwoływane. Tak było m.in. w Rybniku, gdzie planowano 62 egzaminy, a odbyły się tylko 42. Podobnie jest w Jastrzębiu-Zdroju czy Częstochowie. Taka sytuacja występuje nie tylko w województwie śląskim, ale w całym kraju. Ma to związek z kolejnym protestem egzaminatorów. Poprzedni odbył się zaledwie miesiąc temu. Tym razem, podobnie jak w lipcu i w sierpniu, powodem braku egzaminatorów w poszczególnych wardach są zwolnienia lekarskie. Mamy jedynie do czynienia z absencją chorobową
I niektórzy nieliczni egzaminatorzy korzystają z możliwości urlopu na żądanie. Wczoraj było zaplanowanych w 6 naszych oddziałach 390 egzaminów praktycznych. Odbyło się 291 egzaminów praktycznych, nie odbyło się 99 egzaminów. Egzaminatorzy kolejny raz walczą o podwyżki swoich wynagrodzeń. Protestujący domagają się m.in., aby minimalne wynagrodzenie dla egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie jednej kategorii prawa jazdy wynosiło około 6 tysięcy złotych netto. Jak informuje dyrekcja katowickiego WORD-u, organizatorem protestów jest Komitet Egzaminatorów RP, z którymi próbowaliśmy się skontaktować, ale bezskutecznie. Nie wiadomo też, ilu egzaminatorów w województwie śląskim należy do tego komitetu. Teatr Śląski w Katowicach nowy sezon artystyczny zaczyna tak jak ostatnio Polacy Rozmowy, czyli Węgla nie ma. To tytuł spektaklu w reżyserii Jacka Jabrzyka, choć węgla podobnie jak na składach będzie w sztuce mało. Więcej będzie śląsko-zagłębiowskich stereotypów. Myśmy ten tytuł wymyślili prawie można powiedzieć 3 lata temu i on miał być a propos naszego pomysłu na ten spektakl, którym była taka fantazja, co by było gdyby zniknęli Ślązacy lub Zagłębiacy, jak ci drudzy bez nich by się czuli, bez tej drugiej strony. I postanowiliśmy właśnie zatytułować ten spektakl prowokacyjnie takim stereotypem, który się jeszcze ciągle ze Śląskiem kojarzy. Główny bohater spektaklu to detektyw z Zagłębia, który dostaje zlecenie na odnalezienie Ślązaków, bo ci niespodziewanie zapadli się pod ziemię. My cały czas próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czym jest tożsamość Śląska, czym jest tożsamość Zagłębia i skąd te waśnie, dlaczego one powstają. No i potem myślę, że to się rozszerza już na naród, na Polskę. Aktorzy w spektaklu będą używać bardzo potocznego języka. Za tekst odpowiedzialny jest Przemysław Pilarski. Musiałem trochę zdokumentować jakby temat śląsko-zagłębiowski, zwłaszcza zagłębiowski, bo okazało się, że tam jest rzeczywiście jakby mniej materiału historycznego czy takiego socjologicznego niż na temat Śląska. Premiera spektaklu odbędzie się w najbliższy piątek, 16 września. Przed Stadionem Śląskim został odsłonięty pomnik Gerarda Cieślika, legendy ruchu Chorzów. Wykonana z brązu rzeźba przedstawia go stojącego z piłką. W uroczystości wzięli udział m.in. koledzy z boiska, kibice oraz bliscy Cieślika. To niewątpliwie jedna z największych postaci polskiego sportu, śląskiego sportu, ale również miasta Chorzowa, a przede wszystkim klubu sportowego ruchu Chorzów. Dzisiaj odsłaniając ten pomnik, chcemy mu podziękować za wszystko to, co zrobił dla polskiego sportu. Gerard Cieślik urodził się 29 kwietnia 1927 roku w Hajdukach. Był legendarnym piłkarzem ruchu Chorzów, dla którego zdobył 167 goli w 237 meczach. W reprezentacji Polski grał w latach 1947-1958. Zmarł 3 listopada 2013 roku. Jak mówi jego syn Jan, właśnie na Stadionie Śląskim ojciec strzelał ważne bramki, jak choćby 2 gole w wygranym meczu ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku. Jestem dumny, że po 63 latach zakończenia kariery tyle ludzi go pamięta. Rzeźba jest kolejnym upamiętnieniem Cieślika w Chorzowie. Na jego cześć nazwano już szkołę i rondo, a w 2014 roku odsłonięto jego pomnik przy głównym deptaku.